Siemanko, ludziska, witam was w nowym odcinku. Jak widzicie, jawa się zmieniła, już jest praktycznie poskładana do kupy. Krótki rolgar siedzi teraz koło pozakładane botniki. Tutaj gaźnik siedzi, manetki, sprzęgło założone. I co ogólnie to sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma 24MX. I wam pokażę, co tutaj dostałem. Coś, co mi się na pewno przyda. Mianowicie są to gogle do kasku Enduro. Ja sobie pozwoliłem już otworzyć wcześniej paczuszkę. I co? Ogólnie nazwy tych gogli dokładne będziecie mieć tam w opisie, gdzie się wyświetli na dole filmu. I co? Komplet wlepek od 24MX. Pudełko na bok sobie weźmiemy. I co? Dwie pary gogli Ray-Ban. No i pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda. Te gogle. Pierwsza para wygląda tak, właśnie teraz widzicie na filmie. Są to gogle do kasku Enduro. Można sobie tak samo je ubrać bez żadnego kasku, tylko tak na narty jakieś. Ogólnie spoko. Tutaj ta opaska bardzo mi się podoba. Od środka tak samo fajnie tutaj. Taka cienka taśma antypoślizgowa jest. Duża regulacja ogólnie. Tutaj tak samo guma na te przed tymi goglami ogólnie jest taka tak samo gruba. I to fajnie, tak mi się podoba. Szybka taka kolorowa, można by to powiedzieć, że jest to niebiesko, pomarańczowo, żółta, zielono, czerwona, nawet pomarańczowa. Wszystkie odcienie ogólnie. Wydaje mi się, że ona jest wymieniana. Nie będę tego teraz rozbierał, no bo co? Może mi się nie udać. No nie wiem, czy wam to pokażę tutaj tak do kamery, czy nie. Jak to widać? Minimalnie szybka przyciemniona jest. Ogólnie takie gogle. Jeden model jest taki. To odłożymy sobie na bok. Teraz wam pokażę drugi model. Drugi model jest taki, jakby to powiedzieć, tak samo teraz się wam wyświetli tutaj nazwa dokładna na filmie na dole. Okularki macie oczywiście w takim pokrowcu Ray-Bana. Te gogle są już takie, jakby to powiedzieć, typowo na enduro pod crossa. One wyglądają tak. Wersje kolorystyczne jest bardzo dużo do wyboru, powiem wam. Ja sobie akurat wybrałem takie. Też jest duża regulacja na tych tutaj paskach, także myślę, że fajnie. Tutaj tak samo ta szybka jest wymieniana. Można sobie na inny kolor wymienić oczywiście. I tak samo ta guma, tak samo jest gruba, fajna. Dobrze to będzie na pewno przylegać do kasku i do reszty. No też wam pokażę tutaj, myślę, że to widać, jak to tak samo jest trochę przyciemnione, ale jest fajnie wykonane. Tutaj jeszcze miałem w zestawie taki nosek i to się jakoś zakłada chyba poczekajcie, bo muszę obczaić, bo szczerze to powiem wam, że nie wiem, czy to jest ogólnie. Gdzie to idzie? Ogólnie gogle takie, powiem wam, elastyczne. One się wyginają fajnie, wszystko jest elegancko. Jak to się montuje? Na pewno tutaj ten nosek z przodu się wkłada. No i wiecie co, powiem wam szczerze, że tutaj nie widzę nic takiego. Aha, dobra, teraz wszystko wiadomo.
Tak teraz patrzę, ten nosek na pewno będzie pasował chyba do tych gogli, chociaż... Powiem wam szczerze, nie wiem. Ale chyba to jest do tych gogli, na pewno tutaj w nosek się wkłada ten biały element, czyli to zakryci na ten nosek i tak to wygląda mniej więcej. Ogólnie powiem wam tak, jeśli porównując te gogle do tych, na pewno te po lewej stronie mają dużo większy kąt widzenia i jest to praktycznie, no powiem wam szczerze, że naprawdę dużo widać. W tych jest może minimalnie troszkę mniejszy kąt, ale popatrzcie sobie jeszcze to, jak to wygląda. Według mnie fajnie wszystko. Dziękuję oczywiście za przesyłeczkę, za prezencik. Akurat paczuszka przyszła w moje urodziny, za co bardzo się cieszę i dziękuję firmie 24MX. Dziękuję także firmie LXMoto i Sled Store za dwie pary tutaj gogli, za wlepki. Ogólnie do Jawy to... Co wam mogę powiedzieć? Myślę, jaki sobie założyć wydech. Oryginalnie był ten wydech, ale nie wiem, czy sobie czasami nie zmienię może na minimalnie grubsze kolanko, czyli takie coś, tylko że to jest poprzepalane, taki już kupiłem kiedyś tam i teraz właśnie mi zostało i myślę właśnie, czy tego tutaj nie założyć, tego kolanka. I może nawet tego tłumika, bo to fajnie by to było, ale to by pasowało tu. Chyba że jest jeszcze jedna opcja, jakoś to połączę w całość, że możemy zrobić coś takiego, jak... Chiński akrab. Ale to już w następnym odcinku wam tutaj zaprezentuję, co wymyślę, bo muszę to przemyśleć na spokojnie. I co, nie chcę was tutaj już zanudzać, ogólnie chciałem zaprezentować te gogle. I co, myślę, że się filmik wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę. No i co, widzimy się oczywiście w nowych odcinkach, oczywiście to będą filmy z Jawki. Nie przedłużając, już kończę filmik, trzymajcie się i do następnego razu. Na razie, cześć.